tej strony Paweł. To jest kanał Majsero, a w dzisiejszym odcinku zbuduję drewniany stelaż na hamak. Pamiętajcie o łapce, subskrypcji i zapraszam do oglądania.
i przyszedł czas na krótkie podsumowanie, więc może zacznę od tego, co poszło nie tak. Jak ktoś oglądał uważnie, to zapewne zauważył, że podczas montażu tą belkę dałem zbyt krótką, przez co naprężenie hamaka było zbyt małe w momencie, gdy usiadłem tyłkiem, dotknąłem tej belki. Na szczęście konstrukcja pozwalała na szybki demontaż tej belki i wstawienie dłuższej. Dodatkowo wzmocniłem tą belkę śrubą 10, tak aby była ona sztywna, ponieważ gdy zamontowałem to na same wkręty, również nie było to zbyt sztywne. Podczas użytkowania, a od kilku dni go użytkuję, zauważyłem jeszcze jeden mankament, to znaczy w momencie, gdy się chce naprawdę mocno bujnąć, to hamak jest mało stabilny, więc jeżeli ktoś chce się ekstremalnie mocno bujać, to polecam dać dłuższe deski na podstawę. Ja zastosowałem deski o długości 70 cm, więc wydaje mi się, że 90 do 100 cm powinno być ok. Dobrym patentem są kółeczka, które zamontowałem na końcu, ponieważ jedna osoba bez problemu może sobie ten hamak przemieścić w dowolne miejsce na działce. Także tutaj to rozwiązanie jest spoko. No i to tyle z tego krótkiego podsumowania. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!